Kacper Bogacz, czy zabijesz się? Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Q&A, jest odcinek trzeci i z góry taka jedna prośba, żebyście ten początek, który nagrałem, brali tak trochę z dystansem, bo miało być inaczej, ale jak zawsze wyszło tak, jak wyszło. No i co, szybki Q&A, nie będzie tych screenów pytań, bo trochę jestem przeziębiony. No i bez przedłużania lecimy. Dobra, pierwsze pytanie. Sweet Tunio, czy chodzisz na siłkę? Nie, nie chodzę na siłkę, a czasem rzeczywiście jak coś tam nagrywam, to widać, oglądam siebie, to czasem wiem, że widać jakby trochę mięśnie. Ja mam niedowagę, więc po prostu to są kości. I czasem rzeczywiście zrobię tak, to mi się po prostu kość napręża, a nie mięsień. Dikusy, ulubiony YouTuber. Ulubiony YouTuber mi się wydaje, że jest to... Lubię Reziego. Często go oglądam, nie mam takiego ulubionego, podam po prostu takich, których ja często oglądam. Oglądam często Reziego, oglądam często, ja wiem, Rawgora bardzo często oglądam. Chyba Rawgor jest moim ulubionym youtuberem, tak. Zgcio29, masz jakieś zwierzęcie? Mam zwierzęcie, a konkretnie mam jednego psa i kotów, ja wam powiem, że mam raz, dwa, cztery koty. Jednego psa i cztery koty mam. A właśnie, słuchajcie, jest taki problem, bo ktoś stworzył konto, które nazwał Matmich i ma taką samą miniaturkę, zobaczcie. Tutaj jest na przykład taki komentarz, wystarczy wejść tylko i widać, że nie ma w ogóle subskrypcji, subskrybuje ten klubik Lenniego. A tutaj jest na przykład takie rzeczy, są jak fapanie Matmicha, nie? Także nie polecam. Ja go sam nie oglądałem, tego fapanie Matmicha, ale no na pewno będzie to jakiś fotomontaż oczywiście. Szyn-szyl, pytanie do Q&A. Twoja maksymalna liczba subskrybentów. I bardzo podoba mi się to pytanie, ponieważ starzy widzowie wiedzą, że ja miałam jeszcze kilka kanałów i moja maksymalna liczba subskrybentów to było 1600... około 1600-1700. I tak już się mega rozwinęłem, subskrypcji mi wchodziło dziennie około 200. Dziennie. Jak odkąd wybiło mi 1000, to na następny dzień już miałam 1300 czy 1200. Ogor Team. Pozdrawiam w ogóle Ogora Team, to jest mój dobry stary widz. Czy zrobisz konkurs na grafikę kanału? Nie chodzi mi o taki konkurs, gdzie musisz coś kupować dla wygranego, tylko coś takiego skromnego. No dobra, to jest w ogóle już ostatni komentarz, także ja bym chciał tutaj się wypowiedzieć, także jeszcze nie wyłączaj. Ogor Team na pewno tego filmu nie wyłączy, ale inni już może tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grafikę kanału, mógłbym coś takiego zrobić, chociaż na live mi podsyłaliście fajne tła i na przykład te tło, które ja mam teraz, to one mi się bardzo podoba, ja go nie zmienię pewnie. W ogóle dziękuję Nordhisowi jakoś tak za właśnie te zrobienie tego tła. No dobra, także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, bardzo szybkie Q&A, bardzo przyjemne też do zrobienia. Możecie oczywiście zadawać pytania na dole. Na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!